Jako osoba, która zajmuje się filmowaniem, stałeś? A jeżeli nie, to z pewnością staniesz przed podjęciem decyzji, czy warto kupić obiektyw filmowy. No i właśnie, w tym filmie odpowiemy sobie na to pytanie, ale przede wszystkim skupimy się na różnicach pomiędzy obiektywami fotograficznymi a obiektywami filmowymi. Ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, warsztatów i szkoleń uczę robić lepsze filmy. Współtworze Super 35 podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ale zanim przejdziemy do różnic, na podstawie których będziesz w stanie stwierdzić, czy taki obiektyw filmowy jest dla Ciebie, to na samym początku chciałbym podziękować Marce IRIX za to, że podesłali mi kilka obiektywów filmowych do testów. I właśnie te obiektywy odgrywają główną rolę w przebitkach w tym filmie. OK, pierwsza różnica, która ma realny i bardzo odczuwalny wpływ na pracę, to jest to, że obiektywy filmowe są w pełni manualne. Co też oznacza, że z pozycji czy aparatu, czy kamery nie będziesz w stanie zmienić przysłony, i z tego samego powodu takie obiektywy nie posiadają autofokusa. Więc, jeżeli pracujesz hybrydowo, czyli robisz i zdjęcia, i filmy, no to w takim przypadku obiektywy filmowe raczej nie są dla Ciebie, właśnie z tego powodu, że nie mają autofokusa. A autofokus w fotografii to narzędzie, które jest nie dość, że bardzo przydatne, to w wielu przypadkach, na przykład w reportażach, wręcz niezbędne. Kolejna różnica, a raczej zaleta, obiektywów filmowych to ich waga i wymiary. Jeżeli kupisz kilka obiektywów filmowych z jednej serii, to one najprawdopodobniej wszystkie co do sztuki będą miały dokładnie takie same wymiary i będą ważyć tyle samo. I takie obiektywy specjalnie są konstruowane w taki sposób. Po to, aby na planie zdjęciowym wymiana optyki generowała możliwie najmniej problemów. Wyobraź sobie sytuację, że na planie zdjęciowym masz ładnie przygotowany setup na gimbalu, jest follow focus i wszelkie oporządzenie, które wspiera Twoją pracę tego dnia. No i przychodzi moment, w którym trzeba zmienić optykę, czyli obiektyw. Obiektyw, który właśnie jest inny od poprzedniego pod kątem wagi, wymiarów, środka ciężkości i tak dalej. Oczywiście w efekcie musisz wyważyć, zbalansować cały sprzęt od nowa. A taki proces trwa od kilku, przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu minut. Co też oznacza, że gdybyśmy zsumowali całą pracę poświęconą, cały czas poświęcony na zmianę optyki, no to pewnie wyszłoby kilka godzin przy kilku dniach nagraniowych. A kilka godzin oznacza dodatkowy dzień nagraniowy, czyli dodatkowe koszty. A największym kosztem na planie zdjęciowym jest ekipa. Ekipa, która właśnie najczęściej rozlicza się za jeden dzień nagraniowy. Co też oznacza, że finalnie taka produkcja mogłaby kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej. No i właśnie między innymi z tego powodu, aby wymiana optyki na planie zdjęciowym generowała możliwie najmniej problemów i była możliwie najszybsza, najbardziej wygodna, no to obiektywy filmowe mają. Albo taką samą, albo bardzo do siebie zbliżoną wagę, wymiary, czasami nawet środek ciężkości. A skoro już przy wymiarach jesteśmy, no to kolejną rzeczą, która odróżnia obiektywy fotograficzne od obiektywów filmowych, są pierścienie. Pierścienie, które odpowiedzialne są za zmianę punktu ostrości i za zmianę wartości przysłony. Jak już wiesz, obiektywy filmowe są w pełni manualne, więc przysłonę zmieniamy za pomocą przekręcającego się na obiektywie. Pierścienia. I właśnie te pierścienie są wyjątkowe, jeżeli mówimy o obiektywach filmowych, ponieważ charakteryzują się niezwykłą precyzją. A za tą precyzją stoi to, że po pierwsze sam kąt przekręcenia takiego pierścienia jest bardzo, bardzo duży. A druga rzecz to podczas przekręcania takiego pierścienia odczuwamy wyraźny opór. I ten opór nie jest tam przypadkowy. On jest po to, aby po pierwsze zmieniać dla przykładu punkt ostrości bardzo precyzyjnie, a po drugie. Jest po to, aby nie zmienić tego punktu ostrości przez przypadek, jak może mieć to miejsce w przypadku obiektywów fotograficznych, gdzie tam pierścień ostrości jest bardzo, bardzo lekki i moglibyśmy ten punkt ostrości zmienić po prostu palcem. No i wracając do precyzji, to w przypadku pierścienia, który odpowiedzialny jest za zmianę wartości przysłony, to tutaj ta precyzja jest wręcz nieoceniona, ponieważ w przypadku obiektywu fotograficznego przysłona zmienia się skokowo. Natomiast tutaj mamy tą zmianę bardzo, bardzo płynną, więc możemy powolutku przysłonę zamykać i otwierać. W sytuacji, w której chcemy nagrać na jednym dłuższym ujęciu wyjście, na przykład z pomieszczenia na zewnątrz, gdzie jest światło dzienne, no to taka precyzyjna przysłona jest bardzo wartościowa, ponieważ możemy sobie ją powolutku przemykać i dzięki temu widz w ogóle nie zauważy tej zmiany, a my mamy fajne ujęcie, które po prostu jest profesjonalne, ponieważ nie występuje właśnie skokowe zamykanie przysłony, nie występuje skokowa zmiana ISO i tak dalej. Mamy bardzo płynne ujęcie, na którym widz nawet nie zorientuje się, że w biegu ta wartość ekspozycji została zmieniona. A skoro mówimy o przysłonie i ekspozycji, to teraz musimy sobie pogadać chwilę o jednej z największych różnic pomiędzy obiektywami fotograficznymi a obiektywami filmowymi. A jest to precyzyjny pomiar światła. Jak wiesz, wartość przysłony w obiektywach fotograficznych określana jest literą F. Natomiast w przypadku obiektywów filmowych jest to T. F-Stop i T-Stop. No, i czym tak właściwie to się od siebie różni? Spróbuję to wytłumaczyć w możliwie najprostszy sposób, i mam nadzieję, że mi się to uda. Ok, mamy obiektyw, przysłona f2,8 i te f2,8 określa ilość światła, które wpada do obiektywu. Natomiast w przypadku obiektywu filmowego, dla przykładu z przysłoną t2,5. To T2,5 określa ile światła z obiektywu wypada bezpośrednio na matrycę aparatu albo kamery. I dlaczego to jest aż tak ważne? Bo światło, które wpada do obiektywu po drodze gdzieś się wytraca. I widziałem badania, które wykazały, że jakieś tam konkretne modele obiektywów z przysłoną 2.8, 2.8 na wejściu, na wyjściu miały już 4.0. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której nagrywasz jakąś scenę. Ta scena składa się z kilku ujęć i każde ujęcie chcesz nagrać na innej ogniskowej. Masz kilka obiektywów fotograficznych, wszystkie mają przysłonę 2,8. Więc zmieniasz obiektyw, nie patrzysz, czy ekspozycja, czyli naświetlenie jest poprawne i po prostu nagrywasz. A potem przechodzisz do domu, czy do biura, czy do studio, przeglądasz sobie te wszystkie pliki na komputerze i się okazuje, że ekspozycja, czyli jasność. Tych wszystkich ujęć jest inna. I to właśnie najprawdopodobniej w takiej sytuacji wynika z tego, że OK, te wszystkie obiektywy miały przysłonę 2,8 na wejściu, ale na wyjściu bywało już bardzo różnie. A w przypadku obiektywów filmowych takie coś po prostu nie ma miejsca, ponieważ T-Stop określa wartość światła, które wypada z obiektywu i wpada na matrycę aparatu czy kamery. Jedna z ostatnich rzeczy. Ale nie ostatnia, o której warto wspomnieć i która nieprzypadkowo się znajduje prawie na końcu tej listy, ponieważ jest to taka rzecz, która jest bliżej nieopisana, nieokreślona, chyba też niezdefiniowana i jest czysto subiektywna. A dokładniej jest to plastyka obrazu. Mówi się, że ujęcia nagrane obiektywem filmowym mają tą plastykę. I faktycznie to jest taka rzecz, którą każdy z nas rozumie w zupełnie inny sposób. Natomiast, jeżeli zestawimy sobie dwa ujęcia, jedno nagrane obiektywem fotograficznym, drugie filmowym, to gdzieś tam jesteśmy w stanie stwierdzić, że to drugie wygląda bardziej filmowo, mniej cyfrowo. A dążenie do tego tak zwanego film-luku czyli do tego, aby nasze ujęcia nagrane cyfrowo były wizualnie i tak estetycznie najbardziej bliskie temu, co daje nam film. Jest w cenie, więc jeżeli dążysz do tego, aby Twoje ujęcia były możliwie najbardziej filmowe, cokolwiek to znaczy, to rozważanie zakupu obiektywu czy obiektywów filmowych jest jak najbardziej na miejscu. Ale muszę to podkreślić, więc powiem to jeszcze raz: plastyka obrazu jest subiektywna. Niektórzy nawet jej nie zauważą, inni mają ją gdzieś, a kolejni tak naprawdę jej nie potrzebują. Obiektywy filmowe przede wszystkim są praktyczne, a to, jak odczuwamy obraz jako widz, to już jest akurat w takim przypadku sprawa drugorzędna, ponieważ najczęściej nie mamy na to wpływu. My, jako twórcy. I różnica, którą zostawiłem na sam koniec, i nieprzypadkowo jest na samym końcu, ponieważ jest najmniej przyjemna, a jest to cena. I mówiąc krótko, mówiąc wprost, bez owijania, obiektywy filmowe najczęściej, z reguły, przeważnie są znacznie droższe niż obiektywy. Fotograficzne, więc też trzeba mieć to na uwadze. Taki budżetowy obiektyw filmowy kupisz za kilka tysięcy złotych, a totalnie hajendowy, wręcz nieosiągalny dla większości śmiertelników, może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Tak, za jeden obiektyw. Dziękuję Ci za to, że obejrzałeś cały film, a skoro dotrwałeś do tego momentu, to najprawdopodobniej interesujesz się filmowaniem. A jeżeli interesujesz się filmowaniem, to subskrypcja, łapa w górę, dzwoneczek, link do podcastu w opisie i widzimy się w kolejnym filmie.